Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do realizacji kolejnego, trzeciego już punktu porządku dziennego. Proszę o przedstawienie wniosku Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2017. Pan Minister Michał Woś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Serdecznie witam na posiedzeniu Komisji. Panie Ministrze, bardzo proszę. Dzień dobry Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Konieczność zmiany w planie funduszu wynika przede wszystkim z wejścia w życie 12 sierpnia ustawy, która nowelizuje zasady finansowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonej, Pomocy Postpenitencjarnej w ten sposób, że ustawodawca przewidział rozszerzenie form pomocy, które mogą być finansowane ze środków funduszu i rozszerzył katalog podmiotów, które taką pomoc mogą świadczyć. Dotychczas były to tylko i wyłącznie organizacje z trzeciego sektora, natomiast został dodany tutaj katalog instytucji z sektora finansów publicznych. Stąd przedłożone zmiany. I dysponent przedstawia zmianę zaplanowanych środków finansowych w pozycjach dotacji o kwotę 20 milionów 50 tysięcy z przeznaczeniem łącznie na dotacje na rzecz pomocy pokrzywdzonej przeciwdziałania skutkom przestępczości i w pozycji koszty własne o 34 miliony 514 tysięcy, gdzie wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 600 tysięcy, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług oraz działania pozostałe, w tym promocja funduszu, co było wielokrotnym postulatem zarówno całej Wysokiej Izby. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Czy w sprawie tego wniosku ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym chciałbym zaproponować Wysokiej Komisji przyjęcie opinii o następującej treści. Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 15 września 2017 roku rozpatrzyła wniosek Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2017 dotyczący zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2017. Komisja Finansów Publicznych zgodnie z artykułem 29 ust. 12 ustawy o finansach publicznych pozytywnie opiniuje propozycję zmian planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2017 przedstawione we wniosku. Czy co do treści opinii ktoś z Państwa ma uwagi albo wnosi sprzeciw wobec przyjęcia tej opinii? Nie widzę, stwierdzam, że opinia została przez komisję przyjęta.